Mówię o zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji. To taki eufemizm będzie, bo pan marszałek dopuścił się tutaj nie tylko naruszeń norm, nazwijmy to towarzyskich, rugając przedstawiciela inicjatywy społecznej, sztorcując go, przerywając, przeszkadzając, gdy tymczasem rolą pana marszałka jest umożliwiać sprawozdawczy sprawozdanie. Pan marszałek w moim przekonaniu złamał również prawo, konstytucja, artykuł 54, zakazujący cenzury prewencyjnej. Ale wyjdźmy z tego konstruktywnie i ofensywnie. Składam wniosek o odroczenie posiedzenia do czasu, aż pan marszałek przedstawi Wysokiej Izbie listę, słownik wyrazów, związków frazeologicznych zakazanych w Wysokiej Izbie. Proszę, panie marszałku, zaproponować taki załącznik do regulaminu. Może Wysoka Izba go przyjmie, bo Wysoka Izba jest doświadczona w braniu samej siebie za twarz, więc może zechce łyknąć taki knebel. Czas minął, panie pośle. Serdecznie dziękuję. Gdyż nieznajomość prawa szkodzi. Chciałbym znać to prawo, które precedensowo usiłuje dziękuję, pan marszałek pośle. Tutaj zaprowadzić. Dziękuję serdecznie. Ale odniosę się tylko do, co powiedział pan poseł Braun. Możemy podjąć pracę nad taką lingwistyczną konstytucją. Na pewno będziemy mieli duży spór co do znaczenia słowa rugać. Co ono oznacza, bo nie przypominam sobie jako żywo, żebym kogokolwiek na tej sali rugał. Wniosek formalny chciał też zgłosić pan poseł Paweł Szrot. Panie marszałku, Wysoka Izbo, do pana posła Brauna jako językoznawczyni kieruję podziękowania, że jest pan zainteresowany szkoleniami z języka, w tym z języka antydyskryminacyjnego, szkoleniami z języka po to, żeby stawał zawsze pan po dobrej stronie. Tak jak dzisiaj stanął pan marszałek Szymon Hołownia, za co chciałam podziękować. Nie ma miejsca w tej Izbie na szczucie na mniejszości seksualne. Nie ma miejsca w tej Izbie na używanie języka nienawiści. Nie ma w tej Izbie miejsca na kłamstwa, fałsz i manipulacje. 15 października wygraliśmy wybory i jako koalicja rządowa 15 października będziemy pilnować, żeby wszystko to, co robiliście tutaj przez ostatnie 8 lat, czyli szczucie na mniejszości, wykorzystywanie cyniczne do celów politycznych, poszło w zapomnienie. Wraca normalność. Dziękuję bardzo.